Mamy nowe Raspberry z numerkiem 4, mamy nowego razbiana Buster. Sprawdźmy zatem, czy na takim setupie uda nam się bezproblemowo zainstalować Domoticz. Początek jest standardowy, czyli ściągamy program do fleszowania, użyjemy do tego celu Balena Etcher, ściągamy najnowszego Razbiana Buster, wypakowujemy, oraz przystępujemy do flashowania. Najlepiej jeszcze wyłączmy opcję Eject on Success, no bo robimy tzw. Tak headless installation, czyli będziemy musieli na karcie SD zapisać jeszcze ustawienia naszej sieci, czy włączyć dostęp przez SSH. Także jak tylko fleszowanie dobiegnie końca, tworzymy w głównym katalogu partycji boot plik SSH, a następnie wpa supplicant.conf. No i uzupełniamy go wpisując nazwę sieci i hasło. Zawartość pliku znajduje się w opisie pod filmem, także po prostu całość skopiujcie i uzupełnijcie o dane waszej sieci. Ok, kartę wsadzamy do Raspberry i podłączamy zasilanie. Bud na szybkiej karcie SD nie powinien zająć więcej niż 20 kilka sekund, także po tym czasie możemy się zalogować do Maliny używając puti. Oczywiście musimy go najpierw ściągnąć, robimy to korzystając na przykład z oficjalnej strony, no i po jego uruchomieniu wpisujemy raspberrypi.local. Jeśli oczywiście nie mamy już w sieci innej e, Raspberry z taką nazwą hosta, albo po prostu adres IP przypisany do Raspberry przez nasz router. Dobra, logujemy się do naszego Raspberry. No i tu zaczynają się pierwsze schody. Nie wiem dlaczego, na ten moment sytuacja wygląda tak, że nie zawsze przy pierwszym uruchomieniu, a nawet powiedziałbym, zazwyczaj tak nie jest. Czyli zazwyczaj przy pierwszym uruchomieniu Raspberry nie zaloguje się poprawnie do sieci. Nie wiem, czy to jest jakaś chwilowa wada razbiana Buster, czy zostanie to w przyszłości rozwiązane. W każdym razie na ten moment musimy tak naprawdę odłączyć zasilanie, podłączyć tak, żeby malina się zresetowała. No i od tego momentu już wszystko będzie działać prawidłowo. Już przy każdych innych restartach nie napotkałem na taki problem. Po prostu wystarczy wyciągnąć sptyczkę, wsadzić z powrotem, no i Raspberry będzie gotowe do działania i zalogowane do naszej sieci. Ok, udało się nam zalogować. Nazwa użytkownika i hasło to odpowiednio pi i Raspberry. Teraz kolejne rzeczy można powiedzieć rutynowe, czyli update i upgrade. No i po zakończeniu pobierania i instalacji wszelkich możliwych aktualizacji, możemy jeszcze wejść do konfiguracji Raspberry, czyli wpisujemy sudo raspi-config i możemy zmienić nazwę hosta, strefę czasową, czy rozszerzyć system plików, żeby wypełnił całą pojemność karty SD. Po wszystkim robimy restart. Logujemy się do Raspberry używając już nowej nazwy hosta lub oczywiście adresu IP. Sprawdźmy więc, czy zadziała najprostsza metoda, czyli instalacja do Motic za pomocą jednej komendy. Jak widzicie, póki co wszystko idzie jak składka. Mamy oczywiście komentarz dotyczący konieczności przyznania Raspberry stałego adresu IP, no i sugerowałbym Wam to zrobić, jeśli nie w ustawieniach routera, to edytując plik dhcpcd.conf. Jak zwykle instrukcje procedury znajdziecie w opisie pod filmem. Dobra, Domoticz zainstalowany. Sprawdźmy, czy bez problemu uda nam się odpalić interfejs webowy. No i tu jestem trochę w szoku, no bo dostawałem od was sygnały, że są problemy z instalacją Domoticz na Razbianie Buster właśnie. No i jak widzicie, jeśli takie problemy były, no to były, a już ich nie ma. Dodajmy może od razu do sekcji Hardware informacje dotyczące płyty głównej, no i podajmy nasze współrzędne geograficzne, no bo bez tego może się okazać niemożliwe zapisywanie jakichkolwiek innych danych. W sekcji Devices widzimy, że sensory naszego Raspberry zaczęły się pojawiać. Możemy je pododawać do odpowiednich dashboardów, no i tak to właśnie wszystko wygląda. Ok, sprawdźmy jeszcze, czy jest dostępny jakiś update. Stabilnego update'u nie ma, no bo instalowaliśmy w końcu przed chwilą najnowszą wersję, ale na pewno dostępna jest jakaś beta. Okej, okay, beta jest, także spokojnie możemy w celach testowych ją zainstalować. I zobaczmy, czy nie spowoduje nam to jakiejś zagłady. No, wiadomo, że to nie mogło być takie łatwe. Wyczyszczenie pamięci podręcznej nic nie dało, zresetujmy w takim razie malinę. Po resecie wszystko śmiga, także obecna beta działa również na Raspberry Pi 4. Dobrze, powiem Wam szczerze, że spodziewałem się jakichś większych komplikacji, no a jak widzieliście, wszystko poszło względnie bezboleśnie. No i to jest dobra informacja, zwłaszcza dla osób, które chcą teraz zacząć przygodę właśnie z inteligentnymi domami, no bo mogą już skorzystać z najnowszego Raspberry. Tylko pamiętajcie tutaj o no bo ten procesor jest naprawdę gorący. Ja na razie zamontowałem taki mały radiator, który za dużo niestety nie daje, ale czekam na coś lepszego. I jak tylko się u mnie pojawi, to wam od razu zaprezentuję. Także warto subskrybować mój kanał. No i skoro o tym mowa, to jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to kliknijcie ten czerwony przycisk. No i kliknijcie w dzwonek, żeby dostawać informacje na temat najnowszych odcinków. OK. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam wszystkich na mój fanpage oraz do inteligentnej grupy na Facebooku. A inny odcinek zobaczcie jak zwykle po lewej stronie.